był zainteresowany podobną dzierżawą, ale był zainteresowany na początku roku, potem Państwo pojawiły się planowanie, dając szansę, żeby być może udało się wywalczyć wyższą cenę. To jest, jak rozumiem, narracja przedstawiona przez przewodniczącego komisji rewizyjnej. Prawda jest zupełnie inna, czy też fakty pokazują zupełnie inny przebieg wydarzeń. Parking był przeznaczony, postanowiłam ten parking wynająć, ponieważ no, były interwencje okolicznych, czy też sąsiadujących z tym parkingiem obiektów hotelowych, co do tego, że trudno było tam utrzymać porządek. Dzisiaj jestem w 100% przekonana, że była to bardzo dobra decyzja. Zresztą ja z Państwem spotkałam się i poświęciliśmy całą jedną konferencję prasową i tłumaczyłam Państwu, jaki był przebieg wydarzeń. Dzisiaj jestem przekonana co do słuszności decyzji, aby ten parking był parkingiem wynajmowanym, czy też parkingiem przekazanym w zarządzanie i podjęłam taką decyzję, że zarządzającym tym parkingiem od przyszłego roku będzie komunikacja miejska. Należy wprowadzić ten parking jako parking płatny, natomiast nie widzę, że tak powiem, powodu, aby komentować, bo te zdania, które były wypowiadane podczas komisji rewizyjnej, ponieważ one są niezgodne z prawdą. A czy skomentuje Pani jakoś słowa, właśnie pomysł, można powiedzieć, Pana Przewodniczącego Bejherowicza, który chciałby poddać ocenie, powiedzmy te wnioski, wnioski kontrolne SKO? Trudno mi jest się odnieść, ponieważ nie uczestniczyłam w posiedzeniu tej komisji. Na pewno zapoznam się i wtedy skomentuję. A za Pani w ogóle sprawozdanie? Sprawozdanie, to które było przedstawione podczas poprzedniego posiedzenia komisji. Oczywiście, że tak, ale tak jak powiedziałam, ja mam prawo odnieść się do tych wniosków, które zostały tam przepracowane i zamierzam się odnieść ponownie do tych wniosków i na pewno wyjaśnić tę sytuację. Natomiast dzisiaj no, niczego więcej, jest to sprawa, która miała już miejsce kilka miesięcy temu. Ja wyjaśniałam tę sprawę, przede wszystkim wyjaśniałam tę sprawę mieszkańcom Kołobrzegu za Państwa pośrednictwem. Nie mam nic więcej do dodania. Pojawiła się też kwestia tego, że podmiot, z którym podpisano tą jednodniową czy też dwudniową umowę, mógł, teraz omawiając, nie cytując wprost, można było odnieść wrażenie, że to on jest jakiś preferowany w tym całym zamieszaniu wokół wynajmu parkingu. Nie był preferowany, zresztą wycofał się ten podmiot z tej umowy, nad czym ubolewam, bo tak naprawdę uważam, że dochód z tej dzierżawy byłby bardzo pomocny w realizacji zadań. Wycofał się ten przedsiębiorca. Proszę zapytać przedsiębiorcę z jakiego powodu, bo on wyjaśni z jakiego powodu. No i dzisiaj nie pozostaje nic innego, jak po prostu no, w przyszłym roku powrócić do tematu i na pewno powrócę. Jesteśmy już po uzgodnieniach z komunikacją miejską. Komunikacja miejska będzie miała sporo czasu, żeby przygotować się do realizacji tego zadania. W tych wnioskach również było napisane między innymi w jednym z tych 10 wniosków, że Urząd Miejski nie pracuje zgodnie z KPA, czyli odpowiedź pierwszego zainteresowanego ze stycznia, on dopiero dostał w kwietniu odpowiedź od miasta. Chcę Panu stanowczo oświadczyć, że pracujemy zgodnie z przepisami.